Dzień dobry. Dzień dobry, ja się nazywam Marek Malman, jestem autorem trylogii Fantazy Król Myśli, którą bardzo gorąco Państwu polecam. Polecam, abyście się Państwo z tymi moimi powieściami zapoznali, abyście je przeczytali i zopiniowali na portalu Lubimy Czytać. Ale w filmach z cyklu książki, które czytam, ja nie opowiadam o swoich książkach. Opowiadam w nich o książkach, które przeczytałem. Przeczytałem teraz, jak i kiedyś tam, bardzo dawno temu. I tak się właśnie zastanawiam, czy nie przemianować tytułu tej playlisty na YouTube z nazwy książki, które czytam, na nazwę książki, które przeczytałem. Być może Państwo w komentarzach podpowiecie mi, czy to będzie słuszne rozwiązanie. Z tych książek, które przeczytałem bardzo dawno temu, dzisiaj przygotowałem jedną, wypożyczyłem ją specjalnie z biblioteki. Takie wydanie, Andrzej Sapkowski, Miecz Przeznaczenia. Być może, całkiem możliwe, że to właśnie z tego egzemplarza po raz pierwszy przeczytałem opowiadania z tego zbioru. Być może z tego opowiadania, bo to jest wydanie z roku 1900, gdzież tutaj jest, to zawsze mi się to gdzieś schowa, ta data wydania, 90, gdzie to jest? 1996, który to jest rok? No proszę, no, wydane przez wydawnictwo Supernowa, ale żeby, 92. W rok 1992. Wydawnictwo Supernowa. To całkiem jest prawdopodobne, że właśnie tę książkę, ten egzemplarz czytałem prawie ćwierć wieku temu, zapoznając się z twórczością króla polskiej fantazy. Sapkowski zawładnie waszą wyobraźnią i marzeniami. To nie jest cykl opowiadań. To cały świat. Znaczy ja mam dobre okulary do czytania, bo tak jakoś słabo widzę. Pewnie znowu będzie potrzebna moja lupa, z której mi się tutaj widzowie śmieją, ale tak czasami trzeba sobie poradzić. To przeczytałem takie hasełka z tylnej okładki tutaj na czerwonym tle. No to poczytajmy, może nie całość, ale fragment tego, co o tej książce, o Andrzeju Sapkowskim, napisano na zachętę na obwolucie książki. Andrzej Sapkowski, najczęściej po Lemie tłumaczony polski autor fantastyki. Jest twórcą Wiedźmina, o którego rywalizują polscy i zagraniczni wydawcy, komiksiarze, filmowcy. Jeszcze wtedy nie myślano o grze komputerowej, która rozsławiła zarówno Wiedźmina i Andrzeja Sapkowskiego. 44-letni dziś absolwent handlu zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego zjeździł świat jako spec w branży, uwaga, jakiej? Spec w branży futrzarskiej. Zanim odpowiadając w 1985 roku na zew konkursu fantastyki, nie odkrył w sobie powołania autora bestsellerów. Powstało 11 opowiadań o Wiedźminie. W 1990 roku ukazał się pierwszy ich wybór, 6 najnowszych zamieszczono w niniejszej książce. Pierwszy wybór na playliście książki, które czytam, znajdziecie już moją opinię, moje opowiadanie o tym pierwszym wyborze. Ten pierwszy wybór nosił tytuł i teraz mgła mózgowa mnie tutaj dopadła, bo teraz mam mieć ostatnie życzenie. W tej książce. To już drugi tom swoistej powieści pisanej na raty. Ja zwracałem wam wtedy uwagę, opowiadając o ostatnim życzeniu,
jak wyglądało pisanie i jaka to jest powieść, ta powieść klatkowa, bodajże tak to się nazywało, pisana na rad. Geralt stanie tu na progu nowej przygody, w której magia i miecz mogą się okazać mało przydatne. Geralt, którego jedynym właściwie narzędziem jest miecz i skrawki magii, może się tutaj okazać, że te jego narzędzia są mało przydatne. Geraltowi nieprzydatny miecz, nieprzydatna magia. Cóż to takiego może być? To bardzo ciekawe. Ja oczywiście nie powiem, nie zdradzę tej tajemnicy, bo nie o to tutaj chodzi, żebym ja wam opowiadał o fabule książki, żebym was nie uprzedzał i nie zniechęcał do przeczytania z uwagi na to, że będziecie znali, jak się skończyła i jaki był główny motyw, jaki był problem do rozwiązania przez Geralta z Rivii. Ale kilka słów o tych opowiadaniach opowiem, bo tak zawsze robię, tak minimalnie uchylam rąbek tajemnicy, nie spoilując za mocno, ale jednak zaznaczając to, co najbardziej mi się w tej książce podobało, co mi w niej utkwiło. Książka ta składa się z 6 opowiadań. Granica możliwości, to pierwsze z nich. To pierwsze z nich, w którym poznajemy Geralta, który walczy z bazyliszkiem. Tam była taka scena, że nie pamiętam, kto był zleceniodawcą zabicia tego bazyliszka. W każdym razie uważano, że Geralt nie wyjdzie z tych podziemi żywy, że można sobie zabrać jego pieniądze i tak dalej, że wszystko można zabrać, tak, bo on wróci, to znaczy nie wróci. Nie wróci, nie wróci nawet martwy, bo poszedł do bazyliszka bez lustra, bez zwierciadła. Geralt poszedł tam z mieczem. Jemu lustro nie było potrzebne. Drugie opowiadanie to Okruch Lodu. Jak widzicie, nie zdradzam fabuły. Jak widzicie, staram się nie zdradzać fabuły. Drugie opowiadanie to Okruch Lodu, w którym, co powiem, więcej nie powiem. Geralt rozprawia się z Zeugulem, żyjącym w kupie śmieci. W trzecim opowiadaniu, jak dobrze pamiętam, to jest Wieczny Ogień. Poznajemy tutaj bałamutnika Jaskra, który obrywa słoikami po drzemie od pewnej pięknej blondynki, którą, jak się okazuje, zdradzał. Chociaż ona jego, jak dobrze pamiętam, chyba też. I tutaj w tym opowiadaniu Wiedźmin razem z Jaskrem chyba spotykają się z takim potworem, który się nazywa Rybooki. Coś takiego tam było, nie pamiętam. Kolejne opowiadanie to Trochę Poświęcenia, o którym nie powiem wam nic, bo tak jak mówiłem, ja nie chcę zdradzać fabuły, nie chcę was tutaj uprzedzać o tym, co znajdziecie w książce. Mówię to bardzo ogólnikowo, zachęcając tylko do przeczytania tej książki. Może znajdziecie ją w zupełnie innym wydaniu, bo teraz nastąpiły wznowienia tej sagi wiedźmińskiej. Ja w każdym razie udało mnie się wypożyczyć taką i taką wam tutaj prezentuję. Kolejne opowiadanie to Miecz Przeznaczenia, w którym, co ważne, spotykamy w Brooklynie bodajże, tak się nazywał ten las, las brookliński. Spotykamy driady i chyba po raz pierwszy w wiedźmińskiej historii natykamy się na pewną księżniczkę, Cyrillę z Cintry. Ale o tym mówił nie będę. Dla mnie Miecz Przeznaczenia to taki zbiór opowiadań, w którym najbardziej utkwiło mi opowiadanie o smoku. O smoku. Król Niedamir. Król Niedamir zebrał mnóstwo smokobójców,
których wysłał na wyprawę w celu zabicia pewnego smoka. Smoka, który się schował w górach, jak one się nazywały? Nie znajdę? Mgła mózgowa. W górach pustolskich albo pustulskich, jakoś tak one się nazywały. Wśród tych smokobójców znalazło się bodajże 6 krasnoludów, jacyś tam rębacze i taki rycerz. Ecik, jakoś tak mu było na imię, Zdenis. Ecik Zdenis. To bardzo ciekawe opowiadanie, bardzo ciekawe wnioski można tutaj wysnuć z tego opowiadania. Nawet nie powiem teraz, jak miał na imię smok, którego miano zabić. Powiem tylko tyle, że kodeks wiedźmiński zakazywał wiedźminom zabijania smoków z uwagi na to, że są one gatunkiem na wymarciu. Czy wiedźmin zgodnie ze swoim zwyczajem zabił smoka? No, na to pytanie szukajcie odpowiedzi w książce Sapkowskiego albo w grach o Wiedźminie, czy też w serialu, który nagrywa teraz na podstawie tych wiedźmińskich opowiadań, tej wiedźmińskiej sagi Netflix, czy też Telewizja Polska, bo oglądając serial Telewizji Polskiej o Wiedźminie, no ten wątek smoka był bardzo ciekawie przedstawiony, aczkolwiek sam smok wyglądał dość komicznie, bajkowo i śmiesznie. No nie udało się to Telewizji Polskiej zrobić, ale no, zrobili co mogli. I chwała im za to, że właśnie tak potraktowali poważnie dzieło Andrzeja Sapkowskiego. Andrzeja Sapkowskiego, którego nazwano królem polskiej fantazy. I no tak. I niech tak zostanie. Na razie. Na razie. Dopóki ja nie przepchnę się przez tłumy i nie pokażę wam mojej trylogii fantazy. Król myśli. Bohaterem głównym króla myśli jest też człowiek, ale nie o białych włosach, tylko o blond włosach. Wiedźmin miał włosy białe. Mój Castelwald jest blondynem. Co ciekawe tutaj w tej książce też bardzo ciekawą rolę, to tak na dopięcie już tego opowiadania, bardzo ciekawie jest przedstawiona sama Yennefer. Przedstawiona jako czarodziejka, jako kobieta. Bardzo ciekawa postać. Świetnie to Andrzejowi Sapkowskiemu wyszło, że tak powiem. Udało mu się to zrobić. Przedstawić kobietę, czarodziejkę właśnie w takich barwach, w jakich on ją tutaj przedstawił. Zachęcam do przeczytania tej książki. Na pewno się nie zawiedziecie, bo to jest Andrzej Sapkowski. To jest saga o Wiedźminie. A moja wypowiedź została zarejestrowana i opublikowana na kanale W Świecie Króla Myśli, na playliście książki, które czytam, którą być może przemianuję na playlistę książki, które przeczytałem. Ale proszę was o podpowiedź, czy warto zmienić ten tytuł playlisty, czy zostawić tak jak jest. Do następnego razu. Co będzie następnym razem omawiane tutaj? Tego nie wiem. Natomiast możecie się z biegiem czasu spodziewać dalszych części sagi wiedźmińskiej. Z tym, że nie będą one tutaj po kolei nagrywane. Dziękuję za uwagę. Daj się ponieść wyobraźni i złóż wizytę w przedziwnym i pełnym magii świecie króla myśli, w którym niemożliwe
nie ma racji bytu. Król myśli.